Witajcie moi drodzy na kanale ORL, z tej strony Rafał Chmielewski. Dzisiaj opowiem Wam o pacjentce, która zgłosiła się do mnie. Pani ma lat 75 i zgłosiła się do mnie po leczeniu języka. Miała z powodu stanu zapalnego i bólu języka wdrożone dwa leczenia. Pierwsze leczenie to był antybiotyk, lek wyksztuśny, przeciwzapalna pukanka do gardła. I po tym antybiotyku sytuacja się pogorszyła i u niej powstały na języku naloty. To spowodowało, że lekarz później zlecił u pacjentki kolejne leczenie w postaci już nystatyny i leków przeciwgrzybiczych doustnych. I to ona przyjmowała przez 2 tygodnie to leczenie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze w postaci pędzlowania jamy ustnej języka nystatyną z różnymi preparatami takimi doustnymi przeciwgrzybiczymi. I ta sytuacja poprawiła jej też ten stan zapalny na języku przez jakiś krótki czas. Natomiast niestety objaw, który miała od paru miesięcy, czyli stopniowy jakby taki ból po jednej stronie języka, on nie ustąpił. Dodatkowo lekarz jeszcze zlecił u niej wykonanie USG brzucha i USG szyi, żeby sprawdzić węzły chłonne. To mi tak zaczęło zastanawiać, dlaczego akurat węzły chłonne sprawdzenie w przypadku infekcji grzybiczej jamy ustnej, ale było sprawdzone. Okazało się, że USG brzucha było w porządku i węzły chłonne też w badaniu takim USG szyi nie były zmienione. Natomiast tak obejrzałem dokładnie pacjentkę i obejrzałem język, no się okazało, że na nasadzie języka, czyli z tyłu, w głębi jamy ustnej, po lewej stronie, widoczny był dosyć taki duży, twardy, niebolesny guz, który powierzchnia jest taka zmieniona, nie troszkę centralne jest owrzodzenie i promieniście odchodzą właśnie takie pasma takiej tkanki łącznej, która jest widocznie zmieniona wokół tej nasady. Pani nie ma żadnych czynników ryzyka istotnych, poza tym, że używała protezy, która była źle dopasowana. Pani nie pije alkoholu, nie paliła nigdy papierosów, natomiast zdecydowanie problemem było to, że miała od kilku lat walczy z protezą, była kilka razy zmieniona proteza. Proteza raniła dziąsła, raniła również powierzchnię śluzówki i języka i dopiero przy kolejnej dopasowanej dobrze protezie te rany ustąpiły. Natomiast czy to jest główny powód, trudno powiedzieć. Natomiast jest u niej guz języka i bardzo ważne jest to, żeby taki język był obejrzany dokładnie i przede wszystkim pomacany. Trzeba założyć rękawiczkę, trzeba ten język pomacać. Jeżeli będzie zgrubienie wyraźne, widoczne po jednej stronie, takie twarde, niebolesne, grubsza i twarda część na języku, to jest bardzo poważny sygnał, żeby zgłosić się do laryngologa i żeby to sprawdzić, dlatego że guzy języka we wczesnym stadium się dosyć dobrze leczą i operacja, nawet jeżeli będzie potwierdzi biopsja raka języka, to będzie dosyć dobre, myślę, rokowanie przy leczeniu, natomiast nie można czekać. Jeżeli poczekamy dosyć długo i będziemy ignorować te objawy, to może skończyć się w ten sposób, że powstaną przyczyny do węzłów chłonnych w jamie w okolicy szyi, ewentualnie przyczyny odległe i będzie później problem z leczeniem pacjentki, więc bardzo ważne jest to, że jeżeli antybiotyki, leczenie przeciwgrzybicze nie pomagają na język i nie poprawia się sytuacja, to koniecznie trzeba zgłosić do laryngologa, który ten język obejrzy, pomaca też szyję i to będzie z powodem, żeby pacjentkę na pilnie skierować. Ja skierowałem na pilnie do szpitala, żeby wykonać biopsję tych zmian na języku. Jeżeli okaże się to guz złośliwy, to będzie pilne leczenie wdrożone, być może operacja, być może radiochemioterapia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ważne jest to, żeby takiego leczenia nie zaniedbać i żeby jak najszybciej takie leczenie pacjentka otrzymała, bo tutaj no może dzień czy dwa nie ma znaczenia, ale tutaj czekanie kolejne tygodnie czy miesiące, tylko opóźnienie tego procesu byłoby bardzo niebezpieczne dla pacjentki i mam nadzieję, że ona dosyć szybko tą pomoc dostanie. Także taka przestroga dla Was a propos samego języka. Jeżeli zobaczycie takie zmiany u siebie głównie, a może by u swojej mamy, czy taty, czy kogoś z rodziny, osoby zwykle starsze. Pacjentka miała lat 75, więc to jest taki typowy dosyć wiek na nowotwory języka, więc trzeba się koniecznie do lekarza z tym zgłosić, to obejrzeć. Pozdrawiam Was serdecznie z kanału ORL, Rafał Chmielewski.